Cześć, tutaj Kamu, witam ponownie w Heroes of Might and Magic 5, kampanii Akademii, misja druga, poziom heroiczny, w dalszym ciągu. No w ostatnim odcinku zaczęliśmy sobie tą misję, udało nam się tutaj zająć dwie kopalnie złota. Cel nasz ogólnie to jest odbić miasta Akademii z rąk nekromantów. Zehira, przypominam, planuje rozwinąć do zdolności Ultimate, czyli do tej, która daje mu wszystkie dostępne czary z każdej szkoły magii. Nie wiem, czy się uda, bo wymaga to, abyśmy trafili atak, na co szansa jest bardzo niska u Akademii. Jak się nie uda, to po prostu wezmę jakąś dodatkową szkołę magii, na przykład magię mroku albo światła. Magię zniszczenia nie ma za bardzo co iść w sumie Akademią, bo bardziej się zwiększa u Akademii wiedza niż siła czarów. O, możemy sobie kolosów już postawić, budynek. Zajebiście. Ależ oni fajnie wyglądają. Niech ich przybywa. Ulepszona wersja tej jednostki, przypominam, strzela na dystans. Także świetna, świetna jednostka. Nie tylko wygląd ma przecudowny, ale też właśnie działanie. Dobra, tutaj nic nie zrobimy. Polepszymy sobie trochę tych jednostek, wykupimy i pojedziemy tutaj do tego portalu, który chyba gdzieś na wschód nas przeniesie, gdzie będą pierwsze wrogie miasta do zajęcia. No, ale przede wszystkim to Zehir musi dostać jednostki, bo ostatnio żeśmy walczyli praktycznie pojedynczymi jednostkami Inferno i cała nasza siła to po prostu brała się z naszego Feniksa. Dobra, na was nas nie stać. A tu nam brakuje chyba tylko dżinów. Dobra, to postawmy, będzie komplet. Będzie nam tych jednostek przybywać. Świetnie, i teraz już może dajmy wszystkie jednostki tobie. Bo będziemy wybijać stąd, także myślę, czy ciebie dziś możemy jeszcze wysłać. Tutaj byłeś? Nie byłeś, to pojedź sobie. No a my co, Zehir? Ty może te lisze byś pokonał? Nie masz szans, nie masz szans? No nie wiem. Ja bym tu szansę widział. A zrobilibyśmy to, to może inaczej, weź na chwilę te jednostki od niego, bo ja tu szansę widzę i to dosyć w ciekawy sposób to zrobimy. Podzielimy sobie te gargulce, przywołamy Feniksa i on nam wszystko zmiecie. Tak, tak, porażka. Zaraz zobaczymy, czy porażka. Tylko trzeba was rozdzielić. Cholera, no właśnie, nie wszystkich się da rozdzielić. I to jest ten problem. A nie, zdążymy, dobra. No to ty tutaj. Ciebie tu. No, tutaj dwójka nam zginie. Dawaj Feniksa. Come on, come on, come on. A jednak strzelił tam. Dziwne. Dobra, to rozdzielimy was. No teraz szybko, zanim nam wybiją wszystkich. Leć, chłopie, leć. I... co by nam tu najmocniej przywaliło? No, błyskawica raczej. Może tamtego męcz. Ty też tego? O kurde, czekajcie. Przeżyje nam jeden gargulec, na to wychodzi. Ale jazda. Dobra, zabitego. Dawaj tego. No kurczę, wytrzymał.
To dwa gargulce jeszcze żyją. A ty dobijesz tego już, co? Dobijesz. Nice. Dobra, dobij go czarem. No i jaka porażka, powiedzcie, jaka porażka. Tak się to robi właśnie. Feniks czyni cuda i... możesz nam już dać te jednostki. Okej, okay. Wiesz co? Weź nam tutaj pieniądze. Czy morale, artefakt do morale? No, weźmiemy. Moglibyśmy jeszcze o te wampiry zahaczyć. No, a ty sobie jedź tutaj pod doświadczenie. My mamy hajs, jest, mony, ulepszone. Kolosy na tytany, zobaczcie, jak zajebiście to wygląda. 4700, ale ta jednostka jest naprawdę tego warta. Najlepsza jednostka 5 poziomu jak dla mnie. Pod względem wszystkiego, wyglądu, działania. Dobra, tylko save, zobaczymy jak pójdzie z tymi wampirami. Gdzie co, nie będziemy się o jednego dżina tutaj szarpać. Artefakty, też fajna sprawa. Z tym, że teraz wolę zaoszczędzić pieniądze. Jest, pierwszy tytan. Koleś wskoczył, zobaczył, że mamy tytany i uciekł. A nie, jednak. No co on będzie robił? Myślałem, że będzie tak się teleportował do środka i z powrotem. Tydzień chaosu. Czary o 50% większe obrażenia znają. To może to wykorzystamy. Brakuje, ale sprzedamy trochę was. Trochę was, bo mamy was dużo. I nie brakuje i dawać tytana. Dobra, i teraz mając tą trójkę tytanów, możemy śmiało atakować sobie tylko z nimi te lisze. Zmiana faktu, że zapiszemy. Tak nie może być, tak nie może być. Wystawiamy tylko was. Na dobrą sprawę to jeszcze ich podzielę na dwie grupy. Dawać Feniksa. Kurczę, trochę sobo z maną. No, tylko 50 tyle obrażeń, to one wytrzymają dużo. Zobaczmy, jaka siła tych czarów jest teraz. 247. O kurde! A jednak padł. Czekajcie, cholera, no nie, no nie możemy sobie tracić tytana. To mnie zdziwił. To trzeba by to zrobić inaczej. Podzielimy was w ogóle na trzy. Macie jakieś szczęście, nie macie. O, takich ustawimy, żeby Feniks się pojawił bliżej.
go, go, Phoenix, Phoenix. Może doleci teraz od razu. Tak jest. No to już bez problemu. To nie musimy marnować nawet many. I tu już mógłbyś go uderzyć, kurde. Tak zaraz zginiesz i tak. Elegancko. Mamy odbicie zaklęcia. To jest chyba potrzebne do ultimata, tylko że ciągle nie mamy ataku. Kurczę, na razie pójdę chyba w ekspercki talent magiczny. Mamy, czekajcie, na ekspercie tak, oświecenia jeszcze będzie. Wtedy będą się trafiać dwie zdolności, będzie większa szansa na ten atak. Złoto, weźmiemy złoto. No i dobra, tu możemy znowu tak samo te lisze załatwić. Nawet mniej ich jest. To robimy to samo. Czy ja mam manę na Feniksa? Mam jeszcze. No i bomba. Chyba tu już w zasadzie nie musimy atakować tymi tytanami. Szybko do Feniksa i koniec. Fantastyczne to jest. Feniks czyni cuda po prostu w tej misji. A to wiecie co? Tutaj może szczęście? Nie, może znamie. Ty byś mógł coś jeszcze zgarnąć? Chyba nie. To wracaj. Dobra, na co nas tutaj stać, żeby ulepszyć? Przydałoby się tych magów ulepszyć jeszcze. Drewna brakuje. No to ciekawe. Dobra, w następnej turze się kupi. To za artefakt? Lodowaty sopel. Kurczę, ja nie mam akurat czarów od zimna. Przynajmniej na tą chwilę. Tu byłem, tutaj tłum łuczników, to możemy spokojnie naszymi tytanami zjechać. Dobra, może tu się trafi jakiś czar. Wskrzeszenie umarłych. Dobra, mamy ulepszenie magów. Fantastico. Tak, lepiej stąd uciekaj, bo zaraz skupimy ci dupsko. Nie wiem, słuchajcie, ile odcinków wyjdzie z tej misji. Może jakoś to potnę. Zobaczymy, jak będzie szło przejmowanie tych miast. Dobra, tutaj może zapis. To są troszeczkę lepsze lisze. 38 ulepszonych. Tu te tytany mogą nie wytrzymać. Zobaczymy. Oż. No właśnie, kurczę, ale cholernik, od razu mi sprzątnął go. Na styk zadał obrażenia, na styk.
gnojek, no. Jakby to zrobić? Siła czaru by się przydała, byśmy mieli silniejszego Feniksa. Mógłbym na razie przekazać jednostki znowu temu Galibowi i pojechać znowu na samych gargulcach tą walkę. Więcej dżinów, dobra, niech będzie. Podejdź do niego. A ty na razie zajmij się tymi zombie. Odnów sobie manę. Załatwisz te wampiry też. No tak będą wchodzić i wychodzić. Męczący ten komputer. Marnuje tylko nasze oczy, bo trzeba zerkać na to. Nie wiem, czy on będzie atakował, czy nie. Człowiek się stresuje. No, no wampiry spokojnie pojedziemy. Trochę expa. Ile ci brakuje? No zaraz poziom. A, tu trzeba naokoło pojechać. Dobra, to panie Galib, podjedź tam do niego. No moglibyśmy też zacząć powoli wytwarzać te artefakty. To się robi za zasoby, zobaczycie za chwilę jak to wygląda. To naprawdę jest świetna umiejętność, moja ulubiona chyba umiejętność rasowa danego zamku. O skurczybyk. No teraz nam się wpierdzielają, patrzcie no. O kurde, ten ma trochę wojska. Łe, niskie. Dobra, możemy ich w sumie złapać. Tylko musimy przez te lisze przejechać. To zróbmy tak. Zrobimy magiczną taktykę znowu. Żeby stracić jak najmniej cennych jednostek. Dobra, zapis. Nie, nie, nie. Sam jesteś porażka. Dobra, i modlić się teraz. No, kurczę, wcisnąłem auto rozstawienie, które jest, jak widać, idiotyczne kompletnie. Go. Okej, ciebie rozdzielić tutaj. Ciebie tu. No i dobra. Dobra, jeden, dwa, tutaj trochę do przodu, dawać Feniksa. Stój, stój, stój. Panie Feniks, pan by się musiał pośpieszyć. Dobrą sprawę, to możesz stać. I tak to nic nie zmieni. A ty leć. I teraz 247. Męcz tego. Ty też. Wyczekajcie. No, jeden gargulec zostanie. Na to się zanosi. Dobij go. No okej, wy spokojnie dobijecie tego. I mamy to, jeden gargulec. Świetna jest ta taktyka. Jak już mamy tego Feniksa, można robić takie myki. Magia światła, no i teraz pytanie. Nie no, pójdziemy na razie w oświecenie cały czas. Teraz dawaj nam te jednostki. Dawaj wszystko na razie.
wiesz, tą siłę czarów i możemy tego gościa zdzielić, potem tego szybko może się uda zaatakować. Zapiszmy. To nie jest taki zły wynik, niech będzie. Ile nam zostało many? 62. Dobra, Galip, ty teraz uważaj. Żeby na ciebie czasem nie wparował. Dżiny też ulepszone. To zostało mi jeszcze tylko Rakszy. Patrzcie, podjechał i co? Będzie tak stał? Co on zrobi? Może przywoła jednostki? Bo wtedy się ruch traci. Niskie. Dobra, zaatakujemy cię. Spróbujmy ręcznie. Moglibyśmy tych magów rozdzielić jeszcze. Niech będzie tak. Bo tak, o. Szkielety. Feniks, Feniks, Feniks. Piękna blokada. Dobra, kula ognia. Akurat fajna okazja. O, skurczybyk. Tu już ile? 9 magów w dupę. Walte wampiry. Żeby nam za bardzo nie podleciały. Kurde. Wiecie co? Poczekajcie. No tu jest świetna okazja na Fireballa. Zabij dwa lisze. No, klep te smoki. Nice. Może takich jakoś zablokujesz? Niestety. Dobra, bijcie te wampiry. Okej, okay. I ty teraz mógłbyś, stary. 297, no proszę, zabiłbyś. Wiesz co, zabij, bo on nam może Feniksa tą swoją magiczną łapką załatwić. Dobra, dobijcie te wampiry. Ty, misiek, fireball w duchy. Uciekł. No dobra, jest chyba trochę lepszy wynik. Więcej zabite, więcej expa i ciut mniejsze straty. Dowodzenie. No niestety. Dajemy w takim razie eksperckie świecenie. I teraz będą nam skakiwać po 2 talenty. Ale statów. Dobra, weź może od niego, czy najpierw podjść tu. Weź od niego te nieulepszone jednostki i ulepszysz nam je, a potem podrzucisz. A my odnowimy sobie przy okazji manę, póki tu jeszcze jesteśmy. Dobra, nowy tydzień. Zaraz będzie można dokupić 2 tytany jeszcze. Oż skurczybyk następny. Grasują, gnojki grasują. Dobra, to jedź może tędy. A my się tobą zajmiemy. O, jeden tytan, niedobrze.
Jedziemy podobną taktykę. Okej, okay, no to standard... O Jezu, ile wampirów? 45. Poziom 11 ma koleś. Dobra, na razie w szkielety. Jak niepełny zasięg, to najlepiej w szkielety po prostu walić na początku. Szybko Feniks. No dobra, na razie jeszcze w te szkielety. Ależ mamy piękny fireball teraz. Jezu. Ale chyba wolę tu, czy tak może. Nie no, wolę ogarnąć te duchy, bo ich też jest dużo. A czary na nie najlepsze są. O, nie zaatakował. Okej. Okay. Was troszeczkę może... Czekajcie, co by tu z wami zrobić? Na razie wait. Okej, okay, gremliny powiadasz. To my walimy tak. Bo to gówno zaraz podejdzie do nas. To jest pytanie, jakie on ma czary, co on rzuca. Okej, okay, osłabienia różne. Wait. Kurczę, jakbyś Feniks trafił w te duchy. To jest takie ryzyko, wolę na razie zdjąć tego klienta. Cholera, wampiry nam dolecą. No to wal. Wampiry tutaj wyskoczą, to się przestawmy. I może jeszcze widmowe zastępy byśmy zrobili. Na tytanach? Na tytanach. Tworzy nam kopię jednostki, słuchajcie, ale kopia ta działa jak duch, ma 50% szans na to, że wróg nie trafi w nią, a zadaje tyle samo obrażeń, co oryginał. Dobra, i teraz... Teraz to te duchy musiałbym walnąć. No właśnie, bo one tutaj nam dolecą. Wy sobie klepcie te gremliny, no i te szkielety. Dobra, ty masz prosty zasięg na wampira, to wal. No, jest 10. Na tym się nie uleczy gargulcu, zajebiście. No i teraz duchy nam dolecą do greminów, więc zablokujmy. Świetnie. Po to są gargulce, żeby je tracić. Do tego ta jednostka się głównie nadaje, albo do blokowania strzelających wroga. No, zrzucił sobie, trafił. 50-50 to jest, nie? Trafi i to zginie nam od razu jednostkę. Patrzcie, zrzucił na swoją jednostkę, bo nam magiczne zwierciadło zadziałało. Zajebiście. O, wampirki dobijmy. Pięknie. 5 gniewu może w takim razie na szkielety. Dobra, to skopiujmy znowu. No i spróbujmy trafić te duchy. Traf, traf, traf. Jest. Teraz czuję pudło, to gargulcami zaatakujemy. Teraz trafisz? Ach. To czekajcie, to wolę, żeby teraz zaatakował Feniks. Jest. Były dwa pudła i uciekł koleś. No i zajebiście. O wiele lepszy wynik, nie straciliśmy tytana. Szczęście, magia światła. No to weźmiemy na razie odbicie zaklęcia. Many jeszcze sporo. Możemy pojechać na razie tutaj. Zmora, sukuby. Myślę, że te zmory byśmy dali radę załatwić. Nice, kolejne dwa tytany, 10 magów, gremliny.
Zaczyna to wyglądać sensownie. No myślałem, szybciej stąd wyjedziemy, ale widzicie, wbijają nam się na teren. Spróbujemy te zmory. Może być ciężko, bo one mają strasznie dużą inicjatywę. Nie wiem, czy warto dla tej kopalni. Jak będzie problematyczne, to sobie olejemy. Może damy radę. Dajmy tutaj was. Magów jakoś tak. I tytanów tu. Dobra, wiecie co zrobimy? Zablokujemy ich. Ja myślę, że te tytany sporo wytrzymają. Zobaczymy. Aczkolwiek to nic pewnego. Możemy stracić jednego. Wtedy weźmiemy, wczytamy i olejemy tą kopalnię. Dobra, to może... No nie, no Feniks, kurde, on nam zrobi sieka. Może wytrzymają ten jeden cios. No. Całkiem, całkiem. To podejdźcie bliżej, golemy. Wy podlećcie. Ile ci zostało życia? 62. To weźmy ich trochę jeszcze osłabmy. No, 14. Czy 14 zabije? Może zabić. Cholera. W takim razie olewam tą kopalnię. Nie jest to na razie nam potrzebne. A expa na mapie nie braknie. Moglibyśmy... Dobra, zobaczmy, co tu dostaniemy. Nagroda czarodzieja. A to jest nam chyba akurat potrzebne z oświecenia, wiecie? Także fajnie się trafiło. Tak, jest nam potrzebne. Właśnie sprawdziłem. Siła czarów na stałe o 2. Świetnie. I taki mały bonus w postaci tysiaka złota. A tu diabły nam czegoś pilnują. Kopalni złota następnej. To się chyba skusimy, wiecie. 13 diabłów. To może być ciężkie. Aczkolwiek możemy ustawić jednego gargulca gdzieś tutaj. Was tu. Dobra, zobaczymy. Chociaż... Kurde. Tu jest problem, bo... To może tak, o. O, niech będzie tak. Dobra, są w jednej grupie, o tyle fajnie. Czekaj. Jeden z głowy. Dobra, i mówisz, lecisz tutaj. Dobra, może na razie wy tutaj się ustawcie, żeby nam nie zakusiły tytana. I przywołamy Feniksa. No dobra, niech będzie tam. Wait. Wy tutaj klepcie dalej. Wait. A Feniks niech się ustawi tu. No elegancko, stracimy jednego gargulca tylko. Ekstra. Wait. Wal. No, Feniks dwa razy uderzy po sprawie. Jeps. Pozamiatane. 13 diabłów. Co to za ilość? Proszę ciebie. Dobra, mamy 3 kopalnie złota. Tu już przychód mamy zajebisty, 7,5 tysiąca.
Jesteśmy ustawieni, można powiedzieć. Możemy stąd wychodzić w takim razie. Tylko wiecie, co jeszcze zrobimy? Podskoczymy do miasta. Przydałoby się ulepszyć te rakszy od razu, jak już tu byśmy byli. O co mi chodzi? Podskoczylibyśmy do miasta i zrobili sobie te małe artefakty. Pokażę wam tą właściwość. I to nam się przyda, bo teraz te jednostki, które dostaną już te artefakty, to później będziemy przywoływać kolejne, to one będą też miały te właściwości już ustawione. A czemu nie przyjąłem tej kopalni, to nie wiem. Tym bardziej, że nam brakuje właśnie siarki. Oj, kamu, kamu. Dawaj. Jest, mamy wszystkie jednostki. Cudownie, cudownie. Dobra, i mamy ile wiedzy, bo teraz siła tych artefaktów będzie zależna od naszego poziomu wiedzy. 18. Zawsze coś. Kupca artefaktów to na razie nie musimy kupować. Szybko, szybko, panie Zechir. Dobra. Dawaj nam te wszystkie jednostki. Spadaj mi stąd. Tutaj weź to. I teraz tak, zobaczcie. No, możemy sobie na przykład zwiększyć zdrowie i to kosztuje 5 drewna, 5 klejnotów. To jest tylko wygląd artefaktu, to nie ma znaczenia, to co tutaj wybierzecie. I teraz, co jest pierwsze po lewej, jest tańsze. Im bardziej w prawo więcej dodajecie, tym droższe i kosztuje inne surowce, tak? No, ja polecam zazwyczaj bonus do inicjatywy. Wasze jednostki będą wtedy atakować pierwsze. No i na przykład golemom na pewno warto dać prędkość. Będzie dalszy zasięg mieć golem, będzie dochodzić do wroga szybciej. Zdrowie na przykład dał mu gremlinom. Ogólnie takie najbardziej uniwersalne to jest szczęście, morale i inicjatywa, moim zdaniem. A wyjątkiem na przykład jakieś małe jednostki, to można im dać zdrowie. Dajmy inicjatywę. Szczęście. O, cholera, brakuje nam siarki. Na inicjatywę. Dajmy prędkość. Dobra, można dać tylko dwie rzeczy. Prędkość i szczęście naszym golemom. Albo może pojedyncze. Damy tylko prędkość golemom na razie. Zajebiście. Gremlinom dajmy zdrowie i szczęście. Ile to wyjdzie? No, już trochę drogo. Dajmy gremlinom tylko zdrowie. Wytrzymają dłużej. No i tak, tytanom bym dał szczęście. Macie. Jeszcze dałbym prędkość naszym rakszom. Dobra, i czy coś jeszcze byśmy mogli? Szczęście byśmy mogli dać naszym magom. Gargulcom co? No prędkość może. No i dobra.
Jeanów nie kupiłem, nie wiem co bym im dał. One strasznie łatwo padają. Może na razie bez jeanów polecimy. Później się je przywoła, bo jeszcze trzeba będzie i tak zaraz dokupić tytanów. Dobra, jedźmy już. No już za Zehirem się kopci. Magiczne bąki puszcza, to jest znak, że jego armia jest potężna już. Przynajmniej na jakimś sensownym poziomie. Dobra, weź mu dorzuć te dwie rakszy. Z dżinów na razie zrezygnuję. Mamy wtedy opcję dzielenia jednostek w razie czego. Mamy przywołanie jednostek, mamy chyba, co? Nie mamy, ale jazda. To zaraz mu dorzucisz tytanów. Dobra, jedźmy w takim razie, zaatakujmy ten garnizon i wydostańmy się stąd wreszcie. Ale garnizon? Gdzie nas wyrzuci? Coś kojarzy, że ten portal był losowy, że tu jest kilka portali na wschodzie. Chyba jak wyjdziemy, to można z innym miejscu wysadzić. Przetestujmy to. No właśnie. Podejdź tutaj, zobacz co tu mamy. Miasto Nekropolis. No dobra, to może je zajmiemy, co? Bo chyba akurat zdążymy przed nowym tygodniem. Nie zdążymy. Come on. Nie, tego nie buduję. Na razie nas nie stać na artefakty. A nie, dojedziemy akurat. Dobra, to zapis. Ty, czy mamy tydzień maga? Wow. Tydzień dla nas, ale fantastycznie. Tu ile tych magów doszło? 20. To sobie ich od razu kupmy. Fantastycznie. W zasadzie to kupmy jeszcze ciebie. Teraz kupimy jeszcze kilka i pojedziemy dorzucić tych jednostek. A teraz zaatakujmy to miasto. Może nam to pójdzie lepiej. Kurczę, pieprzone wieżyczki. Ale sieka. Czterech magów na start. Nie ma, rzucił na swojego. Więcej nam zrobią te wieżyczki, niż ten bohater, jego armia. I to jest niestety zaleta zawsze broniącej się armii. Może podlećcie kawałek. Ha! Ale mamy szczęście. Myślę, czy... Nie no, lepiej Feniksa. Ha, czy nie lepiej czasem tego pyknąć? Ty do niego dobiegniesz? Nie. Dobra, to zabij te wampiry. No i znowu wieżyczki, i znowu magów, kurde. Dobra, może odejść kawałek tutaj.
Cholera. Czy ona zabije Feniksa? Tym swoim głupim dotykiem? Jest to możliwe. To wolę na razie, damy go na bok, niech nam sobie uderzy w gargulce albo w golemy. No skurczybyk. Musiał szczęście dostać. Nie ma, stary, nie ma. Dobra, wyczarujcie na te duszki. Wy może zablokujcie gdzieś tutaj. Nice. No kurczę, jeszcze wieżyczki walną. Tych magów to ja potracę. Teraz to gremliny. No jednak nie. O, come on! Żartujesz sobie? Co on ma? Minus 10% morale i... O Jezu. Traf, please. Irytuje mnie to. Strasznie nie lubię tej właściwości duchów. Takie przedłużające walkę to jest. Ech, golemy nie dojdą. Dobra, może trafisz... Nie, dobij tego lisza. Zehir dobije te duchy. Zaklęciem. Kurczę, tylko wieżyczki jeszcze będą strzelać. Ach, cholera jasna. Czyli jeszcze dwóch, trzech magów padnie. Czterech? Wow. Masakra. Szkoda, że te miasta nekromanty są. Nie, że nie wraca to do stanu poprzedniego, że Akademii Miasta, że nie są tak jak w tamtej misji Markala. Żeśmy je przemieniali tą jego magiczną laską. No ale co zrobić? Mamy jeszcze chatę wiedźmy. Kolczuga oświecenia, więcej expa, statystyki. Dobra. Może sobie tak pojeżdżę, teraz poczyszczę tutaj trochę. Trafi się jakiś bohater, albo będziemy atakować miasto. To do tego momentu przeskoczę po prostu. Okej, okay. Przeskoczyłem, słuchajcie, nieznaczny kawałek do przodu. Poszedłem sobie tutaj na północny zachód. Tutaj udało mi się zdobyć, broniony przez diabły był łuk z rogu jednorożca. Także fantastycznie, nasze tytany będą masakrować. I pierścień prędkości, 10% do inicjatywy, też fajna sprawa. Zehir już ma poziom maksymalny. Wszyscy ci bohaterowie Worga się chowają w zamkach. Już mamy dystans do kolejnego zamku. Możemy atakować. Będą dwa po naszej stronie. I chyba tutaj jeszcze na północnym wschodzie będzie zamek do przejęcia. W którym według celu chyba to będzie Al-Sarif. Tak mi się wydaje. To będzie Akademia w takim razie. Gdzie musieli Gildię Magów wybudować. No dobra, na razie przyjmiemy ten. Zobaczmy, jak on jest broniony. Kurczę, jeden tytan. A dobra. No i mamy ten maksymalny poziom. A tak, słuchajcie, nie wyskoczył. Więc wziąłem w końcu tą magię mroku. Pójdziemy magię mroku, nie wiem, może jeszcze wyskoczy, a taka jak nie, to... To coś innego jeszcze się zdecydujemy w trakcie.
Dobra, mamy dwa miasta nekromantów. Tutaj chyba same kopalnie. To trzeba by się teraz przebić przez te garnizony. Zobaczymy, czy tam będzie to miasto za tymi posterunkami. Tak mi się wydaje, że tam będzie właśnie. Tutaj żadnych statystyk nie było. Już za bardzo do wzięcia. Tu był tylko atak. Nic ciekawego już więcej nie widzę na tej mapie. Możemy ewentualnie wykupować te jednostki nekromantów. Zrobić sobie takiego naszego Galiba jako rezerwowego bohatera. I nim ewentualnie osłabić, jak będzie trzeba, jakiś dodatkowy zamek. Dobra, to lecimy od razu na te garnizony. Nie wiem, czy jeszcze tutaj na południe będzie trzeba płynąć, bo tam chyba będą jeszcze dwa miasta, albo jedno. Przystani na pewno jedno i Lorekip, tak, jeśli dobrze pamiętam, bo to jest ta mapa z kampanii Nekromanty chyba. I chyba na pewno, tak? Robimy na odwrót to, co robiliśmy wtedy Markalem, teraz odzyskujemy te miasta. Tylko mówię, szkoda, że nie mamy mocy przejmowania, zamieniania ich z powrotem w miasta Akademii. No taka, no mówię, ta kampania Akademii jest troszeczkę dziwna ze względu na to, że za chwilę będą też bohaterowie powracali z poprzednich kampanii. Będzie Findan, Godryk, Relak też. Będziemy grali nimi wszystkimi, tak? I nawet chyba to jest ostatnia okazja, żeby rozwijać zamek Akademii. Co ciekawe, jeszcze mi się porąbało, bo przypomniało mi się, że Akademia jeszcze będzie miała swoją taką całkowitą kampanię dla siebie z zamkami i tak dalej w dodatku Dzikie Hordy. To będzie finałowa kampania, ta ostatnia, ostateczna. Tam się gra Akademią. Nie wiem, czemu o tym zapomniałem. Tak naprawdę to tylko jedną kampanię ma Inferno we wszystkich dodatkach i podstawce i Sylwan. Wiesz co, ty wrócisz jeszcze do kup tych jednostek. Tutaj statystyk chyba też nie widzę. Dobra, przebijemy się przez te garnizony i zobaczymy, co tam za miasto jest. Tak mi się wydaje, że to będzie Akademia. Pytanie tylko, jak silne będzie to miasto. Czego wy tu bronicie, smoki? Buty szybkiej podróży? Nie potrzebujemy. Poziom mamy i tak maksymalny. Dobra, żadnych boostów do statystyk nie ma. Ty nam tutaj coś odsłonisz ciekawego? O, zmniejszenie inicjatywy jest przeciwnika. A czy to nam potrzebne jest tak na dobrą sprawę? Niekoniecznie. Niech będzie, kupimy ci te wszystkie jednostki. I może jedź w takim razie tam, gdzie jest Zehir. Zobaczymy, czy nie będzie potrzebne jakieś zmiękczenie tego miasta. Czy nie będzie jakieś za mocne czasem. No komputer niby nadal ma swoją turę. Ile ty masz manę? Masz max. Dobra, tu są proste jednostki. I co, jest to miasto? Nie widać. Tu jeszcze kopalnia do wzięcia. A ty, stary, śmigaj. Czemu ty jakoś tak dziwnie naokoło jedziesz? Gracz lazurowy. Też w sumie dosyć pasywny ten komputer. Poza początkiem już tam trochę poskakał do nas. Oj, zabili nam trochę. Jest miasto. Mnóstwo tytanów. Kurde, to może być trudne. A Sarif, dobra, zapiszmy, zobaczymy, jak to pójdzie. Czy może, wiecie co, może podjedziemy jednak tym Galibem i zmiękczymy trochę to miasto. Jak on jedzie dziwnie. O, come on, co ty robisz, chłopie? Głupiś.
No, gdzie ty masz teraz? Co on odpierdziela? Ale głupi ten komputer. Jedź tędy. What the fuck? Przecież możesz przejechać. No nienormalny. Zobacz, może jakiś artefakt będzie, nie? No trochę jest tego w tym mieście, kurde. Osłabimy to. Tymi jednostkami Nekrusa. Weź tu sobie jakieś boosty jeszcze. Zanim on podjedzie, sprawdzimy jeszcze tutaj. Ty sobie weź szczęście. A tak w sumie też możesz. Dobra, ty sobie tu stój. Bierz atak, zahacz o to. Dawaj, dawaj. A ty, Zehiro, o, masz jeszcze siłę czarów. Elegancko, jeszcze jakąś kopalnię. Tu jakieś wyjście. O, fajna zbroja. Chyba się skusimy o tą zbroję jeszcze. Bo teraz mam co? Siła czarów. A to tak na dobrą sprawę, chodziłoby mi głównie o siłę czarów właśnie. Więc nawet nie musimy tego robić. Tydzień ewokacji. Czekajcie, czekajcie, czy to nie są tańsze czary czy coś? Magia zniszczenia na poziomie eksperckim. O. A to może się przydać. Dobra, Galibo. Coś tam pewnie zabijesz. Skupimy się tobą na magach. Żebyś ich jak najwięcej wybił. No, ale żeś zrobił dużo? Prawie nic. Dobra. Porozstawiajmy to tak, żeby ci magowie nie mogli nas za bardzo osłabić. Rany boskie. Trochę tego dużo. Kurde, jak was teraz tutaj... Po prostu się brońcie. Masz lodowy promień, dosyć słaby. Dawaj znamie. Na tych magów. Ale rzeź. Jeszcze trafiają. Ale bardzo fajnie naliszę cele. Moglibyśmy rozkład rzucić. Na gremlinach, zawsze 25 co turę. O Boże, o nie. Przynajmniej rzuciliśmy ten rozkład. Was trzeba rozdzielić. Was trochę też. Masz, zabij gremlina. Wow. Co będzie ciężkie? Dobra, no to... Walimy. Ile to zabija? 4 magów. 20 gremlinów. Dobra, 20 gremlinów i 4 magów co turę. No moglibyśmy jeszcze doskoczyć wami tutaj. O nie, 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 tylko nie fireball. No, pozamiatane. No wszystko jest na strzał od tych tytanów.
Ale lipa. No ale więcej zabijemy niż on zabił. Dobra, brońcie się. Ale głupek. Nie lepiej było strzelić w smoki? Dobra, walimy dalej. Dobra, cały czas gremliny i magów. Dobra, jeszcze przeżył. Nice, to jeszcze raz rzucimy. Akurat prawie całą manę zużyjemy. Dobra. Bo też przypominam, jak znamie czarodzieja używamy, to wtedy ten koszt czaru się podwaja, tak? Rzucamy dwa czary, jak gdyby, za jedną turę. No i patrzcie, no trochę żeśmy mu tam pocisnęli. No 158 greminów, 16 magów, nawet na raksza. Zawsze coś, okej. Okay. I zobaczmy, czy ten nasz Feniks tutaj da radę, bo ta ilość tytanów trochę przeraża. Porażka. No może być ciężko mimo wszystko. Dobra, niech będzie tak. Okej, okay, od razu klątwa na tytany. Albo na magów. Rozkład, please. Kurde. Dobra, podleci gdzieś tutaj. Magów czy gremliny? Gremliny, ci magowie i tak nam siekę zrobią. Jeden tytan, żenada. Ile ty masz szczęścia? 30% szansy. Please? Jest. Nice, 33 magów. Od razu szybko Feniks. No dobra, kula ognia ogarnie nam i magów, i rakszy. 12 magów i 2 rakszy. Nice. Wy... Wiecie co? Po prostu zróbcie to. Auć. Ale te dżiny są miętkie. Ale może jeszcze zdążymy jakąś klątwę rzucić. W zasadzie tylko do tego się nadają tak naprawdę przez początkowe fazy walki. I o ile przeżyją dalej, to wtedy coś tam uderzą. No i teraz te tytany sieka. Co zabijacie? No to ciekawy wybór. Nie lepiej było zaatakować normalnie? Dobra, szybko klątwa na... Na dżiny? Dobrze zrobiłem, że nie w tytany, bo rzucił to samo. Kurde, mol! Oż skurczybyk. Dobra, bijcie coś, bo... To zróbmy to samo, bo teraz nie bardzo mogę... Jezu, te tytany tam to nas zjadą. Dobra, zabijcie 20 gremlinów. No nie, nie dolecisz do niczego. Chłopie. Szkurdemol. Daj wait w takim razie. Wywalnijcie tutaj.
Ty dawaj jeszcze klątwę na magów. Spowolnienie, nice. A my w takim razie dajemy jeszcze żywiołaki. Nice, całkiem niezłe. Dobra, może wy się przestawcie jakoś. Kurczę. Tutaj. Nie no, wal kule ognia znowu. Jest w zasięg tego Feniksa, coś tutaj... Cholera, no i te dżiny nam zaatakują gremliny pewnie. Wychodzą. To niedobrze. Zły znak, dobra, walcie w tych... dżinów, no i co? I po gremlinach prawie. No dżin ma mocny atak, ale jest strasznie mało wytrzymały. Nice. Moglibyśmy wskrzeszać w sumie. Pięść. Dobra, pięść w gremliny. No i te tytany. Kurde mol, ale by się tu przydało jakieś przejęcie kontroli. Powiedz mi, co ty byś mógł wskrzesić? Wiesz co? Walnij po prostu znamie na tytany. Będziemy jechać czarami już. A ty zgarnij kontratak od tego dżina. Stworzymy sobie też elementale dodatkowe. Dobra, dobra, bij sobie. A my się wpierniczamy tym Feniksem. Trzeba działać. Pytanie, czy on wytrzyma długo? Nie no, on jeszcze trzyma się. Weź kontratak od tych gargulców. No, skurczybyk. O, zablokuj tytany. Zajebiście. Kontrataku nie będzie. Dobra, dobij tego dżina. Chociaż trochę szkoda, no ale dobra, tylko dwa tytany, to i tak słaby atak. I przechodzimy do ofensywy. Nice. No większość armii nam padnie, no co tu zrobić? Ale nie wiem, czy to jest koniec misji, ta walka. Chyba nie jeszcze. No, jedźmy te tytany w końcu. Chociaż są zablokowane póki co, to może... Nie no, bijmy. Teraz ty możesz gremliny. Zmień sobie pozycję, a my ciśniemy dalej tytany i magów.
Nice. Wiecie co? Wy może to Rakshę już klepcie. Fenix, ile masz życia? Spoko, jeszcze połowa. Magiczne. To jest ten Fenix, kurczę, taką armię rozpierdzieli. Ty już nie masz many, nie? Dobra, ale jedną Rakshę zabijesz. No, tytany prawie kaput. Ajajaj. Moi magowie biedni. Kurczę, zaraz tak patrzę, żeby... Co nam zostało? Gremliny i... Gremliny i tytan chyba. Żeby on to wszystko nie padło, przegram jeszcze. No ale nie, już raczej... pozamiatane. Szkoda, że wskrzeszenia nie mam, ale magii światła jeszcze rozwijać, dużo roboty. Jeszcze nie ma jak teraz, no poziom już maksowany. No niezła bitwa, niezła bitwa. Wszystko dzięki Feniksowi. Jest zaskoczenie dla mnie, że jeszcze ten jeden tytan przeżyje. No nie dolecisz, come on. Już byłby koniec. Boże, jeszcze ten mag musi przeżyć. Jezu, jeszcze będzie rzucał czar. I zabije 4 gremliny. Skurkowaniec. Masz jeszcze wieżyczki, muszą postrzelać. Gdzie ja mogę naprawić coś? Ale gdzie? Nie widzę tych swoich golemów. Dobra, nawet nie wiem, gdzie one padły. No teraz przeżyjcie tylko te wieżyczki. 7 gremlinów, 1 tytan. Tyle mi zostało. Zwycięstwo. Dokonaliśmy tego. Jedyna rzecz, jaka została po nekromantach, to smród. Cóż, praca skończona. Opanowałem całą wiedzę tajemną Sar-Elana, a teraz czuję potrzebę wysadzenia czegoś w powietrze. Na przykład Markala. Czyli co, tam już była wieża magów wybudowana? Zaraz. No właśnie, mamy jeszcze zajmij lore ekip. Czyli musimy się przedostać przez wodę. Odzyskaliśmy golemy. Co to były za zaklęcia? Klątwa piekieł, ale jest... Ale słabe czary. Kurde, ani nie ma frenzy, ani nie ma kontroli umysłu. Wisior mistrzostwa.
żebyśmy sobie mogli dodatkowo wzmocnić jednostki. Nie wiem po co ja go kupiłem, ale... Bo w sumie nie mamy jednostek taka atmosfera w ogóle. No dobra, to jeszcze no i koniec w takim razie misji. To tutaj sobie w takim razie przerwę. Może następny odcinek będzie mega króciutki, słuchajcie. Zobaczymy, tam trzeba będzie dopłynąć, zająć chyba dwa miasta, Lorek i w tym i będzie finał.